wybrałem i uświęciłem tę świątynię, aby moja obecność trwała tam na wieki. Bracia i siostry, rocznica poświęcenia, konsekracji Kościoła jest bardzo ważną uroczystością. A uroczystość to najwyższy stopień święta, jakie możemy obchodzić. I dlatego dzisiaj ta uroczystość jest wyższej rangi niż święto apostoła Andrzeja w tej parafii. Dziękujemy Bogu za tę świątynię i staram się zrozumieć, co to oznacza świątynia dla nas, co oznacza, jak podchodzić do świątyni, jak przebywać w świątyni, jak się zachowywać w świątyni. Dlatego potrzebne są nam te czytania mszalne, biblijne, by uczyć się, czym jest świątynia. I zrozumiemy, że ona nie tylko jest czymś, ale również kimś. Świątynia pełna chwały Boga. To właśnie prorok Ezechiel o tym pisze. Chwała Pańska weszła do świątyni przez bramę, która skierowana była ku wschodowi. Wtedy uniósł mnie duch i zaniósł mnie do wewnętrznego dziedzińca, a oto świątynia pełna była chwały Pańskiej. Chwała to jest ukazująca się obecność Boga. I chwała, która weszła przez bramę u Ezechiela, zapowiada już to, co powiedział starzec, co powiedział Zachariasz, a mianowicie mówił o z wysoka wschodzącym słońcu. Stąd brama świątyni skierowana była ku wschodowi, bo wschodzące słońce to jest On, Jezus Chrystus, który powiedział Żydom w świątyni, że On jest świątynią. Jego osoba jest świątynią. Jego ciało i krew jest świątynią. I znowu, czytając Ewangelię według świętego Jana, zobaczyliśmy, co to jest słuszny gniew. Jezus, który doskonale panował nad swoimi uczuciami, nad swoimi reakcjami i był zdolny zarówno do wielkiej radości, wesela, ale też i do smutku, rozrzewnienia i płaczu. Dwa razy płakał. Między innymi płakał nad losem tej świątyni jerozolimskiej, która miała być zburzona w 70 roku po Jego narodzeniu. I ten święty gniew, który go ogarniał, był skierowany dla tych, którzy dokonywali profanacji tej świątyni, którzy zrobili z tego, jak powiedział, jaskinię zbójców, targowisko. I nie dziwimy się, że splótł ze sznurków bicz i manu militari, czyli siłą ich wszystkich powyrzucał, powypędzał, także ich sprzedawane barany i woły, które weszły do świątyni, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Był człowiekiem silnym, bo jeszcze był młody. Otóż taka postawa przypomina nam to, co dzisiaj jest coraz bardziej zapominane. Radykalizm ewangeliczny. Są rzeczy, o których nie można dyskutować. I nie można dyskutować o świętości Boga. I nie wolno nikomu pomniejszać tej świętości.
Nie wolno profanować i bezcześcić osób świętych, czasów świętych, miejsc świętych, świętych przedmiotów, bo to jest obrazą, bezpośrednią obrazą Boga samego. Musimy w naszym życiu uznać, że są miejsca, przestrzenie sakralne, że są czasy sakralne. I takim czasem jest dzisiejszy dzień uroczystości rocznicy konsekracji tej świątyni. Takim czasem sakralnym, którego nie wolno profanować, jest niedziela, dzień, w którym wspominamy zmartwychwstanie Pana naszego, a więc ten początek nowego świata i jednocześnie pierwszy dzień stworzenia. I tutaj nie można dyskutować nad tym, bo Bóg jest trzykrotnie święty i tej świętości nie możemy brukać, nie możemy deptać. Brak szacunku dla rzeczy świętych, dla osób świętych, dla czasów świętych, świętych obrzędów jest wyrazem naszej wiary. Jeżeli tej wiary nie mamy, to wszystko staje się płaskie, wszystko staje się horyzontalne, wszystko staje się mało warte. Ta profanacja postępuje w naszej chrześcijańskiej Europie kiedyś. Niedawno widziałem bulwersujące zdjęcie w Brukseli, jeden z kościołów już opuszczonych, bo tam mało ludzi praktykuje, oddany na galerię sztuki, został sprofanowany przez to, że w samej apsydzie, w prezbiterium, na krzyżu powieszono krowę. Ukrzyżowaną krowę. To jest diabelska robota. To jest właśnie to, na czym złemu duchowi zależy, żeby wszystko sprowadzić do jego poziomu i żeby jemu się kłaniać. I to się dzieje w przestrzeni sakralnej Kościoła. A więc dzisiaj uczymy się również od Teresy, która miała to poczucie wielkości Boga i jego charakteru trzykroć świętego, ale jednocześnie wiedziała, że to jest Bóg Ojciec, że to jest Bóg Miłość, że to jest Bóg Miłosierdzie. I zwracała się do Niego jak dziecko. Miała świadomość, że o własnych dziecięcych siłach ona nie jest w stanie do Niego dotrzeć. I wtedy uświadomiła sobie, że to On jest w stanie się pochylić, wziąć ją na ręce i podnieść na wysokość swojego oblicza. I to jest ta mała droga. Ona się daje nieść Bogu samemu. Teresa nie była mistyczką. Ona całą swą inspirację, całe światło czerpała z Pisma Świętego. I tam szukała odpowiedzi. I tam szukała tej swojej drogi. I znajdywała. Dlatego czytajcie przynajmniej jej dziennik duszy, ale też są opracowania właśnie o tym, jak ona umiała korzystać z Pisma Świętego. Dodatkowym właśnie walorem tej naszej świątyni to jest jej patronat. Ona tutaj jest obecna w sposób duchowy po to, by być misjonarką. I dlatego powiedziała, że ona więcej dokona, będąc w niebie, niż dokonywała na ziemi. A na ziemi zrobiła bardzo dużo. Gdy umierała, to siostry zastanawiały się, no cóż o niej może napisać w takim powiadomieniu o jej śmierci. Ona taka zwyczajna była. I później, gdy opublikowano jej dziennik duszy, to okazało się, że ten dziennik duszy czytali żołnierze I wojny światowej, którzy w tych okopach zagniwali w czasach wojny pozycyjnej. I to oni wynieśli ją na ołtarze. Zasypali Lisieux i ten klasztor Teresy listami żądającymi jej
beatyfikacji i kanonizacji. Bardzo szybko, jak na tamte czasy, papież Pius XI, ten, który był tu nuncjuszem apostolskim w Polsce, wyniósł ją na ołtarze. On ją mianował patronką misji. W krótkim czasie. I to jest jedna z najbardziej ulubionych i kochanych świętych w historii Kościoła. Bo jest nam bliska, bo jest taka jak my. My też nie jesteśmy mistykami. My też szukamy swojej drogi. My też jesteśmy gotowi Bogu się oddać, gdy odkryjemy, kim jest. W czasach Teresy ukazywano Boga jako surowego, karzącego sędzi. Zapominano, że pierwszym jego nazwiskiem, imieniem jest miłość. Bóg jest miłość, powiedział święty Jan, i miłosierdzie. Miłość miłosierdzia. Bóg chce wszystkim nam grzechy przebaczyć. Nawet te najcięższe, te najgorsze chce nam przebaczyć. Chce, żebyśmy znowu stali się jego dziećmi, a nie dziećmi szatana. I dlatego ona mówiła, nie bójcie się Pana Boga. Idźcie do Niego, tulcie się do Niego. Idźmy, tulmy się jak dziadki. Do serca Maryi Matki śpiewamy, ale do serca Ojca też trzeba się tulić. Bo ona jest tylko odbiciem tej świętości i rodzicielstwa Bożego, Matka Boża. Dzisiaj mamy świadomość przystąpienia do Boga żyjącego, Jeruzalem niebieskiego. Właśnie święty Jan w Apokalipsie ukazuje tę świątynię w niebie, która jest jakimś dalekim pochodnym, ale wspaniałą pochodną świątyni jerozolimskiej. I uroczyste zebranie do kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach, do Boga, który sądzi wszystkich i do duchów sprawiedliwych, które już doszły do celu. My też mamy do tego celu dojść. I tutaj droga świętej rodziny jest nieporównywalnie łatwiejsza niż wszystkie inne sposoby. Bogu trzeba zaufać, oddać się Mu i iść tak, jak On nas prowadzi. Święta Teresa, obecna tutaj, jest po to, żebyśmy sobie to wszystko uświadomili. Żebyśmy do Boga dążyli dużo bardziej zdecydowani. Ona żyła bardzo krótko i doznała nie tylko takich uniesień ogromnych, kiedy pisała ten swój akt konsekracji. Warto zobaczyć jej rękopis. To było pisane niesłychanie spontanicznie, z niesłychanym rozmachem. Ona miała taką trochę duszę wojownika. Ale później nic dziwnego, że ona stoi obok krzyża Jezusowego i trzyma ten krzyż, bo jej umieranie było drogą krzyżową. Ona długo konała. Miała zniszczone prawie całe płuca gruźlicą, wówczas nieuleczalną chorobą. Ta gruźlica zaatakowała również jej przewód pokarmowy. Nie mogła się odżywiać. Miała potworne odleżyny, właściwie leżała na odsłoniętych kościach. I dławiła się, i dusiła się, nie miała czym oddychać. I to wszystko Bogu ofiarowywała, konała jak Jezus na krzyżu. Po co? Po to, żeby ukazać nam, że warto dla Boga cierpieć, bo to cierpienie odkupiło ludzkość. Cierpienie Jezusa było wyrównaniem sprawiedliwości. Gdzie zaistniała taka potworna niesprawiedliwość ludzkiego grzechu, gdy Jezus sobie to uświadamiał w ogrójcu i pociął się krwawym potem, widząc grzech tego świata, wówczas On się podstawił pod tych grzeszników i swoją ofiarą Syna Bożego nas odkupił, wyrównując te wszystkie grzechy ludzkości od początku aż do skończenia czasów. A zatem cieszmy się, że mamy taką świątynię, że mamy sanktuarium. To jest drugi tytuł tego kościoła.
i że to sanktuarium rzeczywiście jest miejscem, gdzie powinniśmy przychodzić z wszystkimi naszymi życiowymi sprawami, tak jak zresztą Teresa jako orędowniczka je załatwia. Można by o tym dużo opowiadać. Jej pisma są łatwe w czytaniu, do każdego dostępne i mają cechy osoby niesłychanie inteligentnej, przenikliwej, która widziała dużo dalej, dużo głębiej niż wszyscy ją otaczający. A jednocześnie była taką skromną zakonnicą, młodą, której nawet nie powierzano jakichś pełnych tytułów. Ona prowadziła nowicjuszki, ale nie była mistrzynią nowicjatu, bo uważano, że ona jest niedoświadczona. Później w korespondencji była matką duchowną dwóch misjonarzy, jednego w Afryce, drugiego w Azji. I ona ich prowadziła z daleka. Oni dzięki niej odkrywali drogę do Boga. Dzięki niej zdobywali siłę, żeby w tamtych warunkach misji pracować. A zatem cieszmy się i Bogu dziękujmy za tę świątynię, za ten kościół, za to sanktuarium. I musimy na końcu sobie uświadomić, że skoro Jezus powiedział, co to znaczy, że On odbuduje tę świątynię w ciągu 3 dni, gdy zatem zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, On przesunął znaczenie świątyni z tych pięknych kamieni, budynków, ozdób do ludzkiego serca. I każdy z nas jest świątynią. Świątynia dopiero chrześcijańska jest wtedy, jak Kościół się w niej zbiera, czyli te żywe kamienie tutaj są na miejscu. I tu muszę pochwalić waszą parafię. Dzisiaj ukazały się statystyki praktyk religijnych w naszej diecezji warszawsko-praskiej. One będą opublikowane. I tam się w jedną z niedziel października liczy wiernych, którzy przychodzą na niedzielną mszę świętą co roku i również liczy się, ilu przychodzi, przystępuje do komunii. I muszę powiedzieć, że ta parafia jest o 10% lepsza niż średnia diecezjalna, jeśli chodzi o tak zwanych dominicantes, czyli tych, którzy przychodzą na mszę świętą w niedzielę. 41%. A 31 to jest średnia diecezjalna. I bardzo wysoka też, bardzo wysokie uczestnictwo w Komunii Świętej, przyjmowanie Komunii Świętej, 66% tych obecnych na mszy świętej przyjmowało Komunię Świętą. To jest też powyżej najlepszy wynik w dekanacie. A zatem mamy się z czego cieszyć. To jest jej robota. Ona tutaj to wykombinowała, można powiedzieć, przez jej wstawiennictwo, przez jej działalność, przez inspirację, jaką nam, wypraszanie łask dla nas, łaski nawrócenia. I to jest bardzo ważne, dlatego że musimy sobie uświadomić, że jeżeli mamy nawet 41% na mszy świętej, to 60% nie ma. Tu Teresa nam pokazuje pole działania. Zróbcie tak, żeby wasi sąsiedzi, członkowie waszych rodzin przyszli do Boga, do tego źródła łaski, źródła uzdrowienia, źródła radości, żeby wyszli z tej depresji, smutku codziennego życia, żeby tutaj odnaleźli rzeczywiście sens i cel swojego życia i dopiero wtedy będą czuli, że też są świątynią. Amen.